indywidualni obywatele doświadczający krzywdy ze strony instytucji tych, które powinny ich bronić, ze strony sądów, prokuratur, ze strony wszystkich instytucji, które zostały wyposażone we władzę, nadzorów budowlanych. To jest morze krzywd, które obserwujemy, w których widzimy to łamanie praw człowieka, widzimy, jak na przykład ZUS, instytucje podatkowe czy kwasy podatkowe gnębią i niszczą inicjatywę gospodarczą, niszczą ludzi, którzy podejmują swoje działania gospodarcze, próbują zarobić na chleb. Potem po wielu latach wysiłków okazuje się, że właśnie wszystko im zabrano, że zostają całkowicie pozbawieni wszystkiego. I to są te indywidualne sprawy. To państwo z jego instytucjami odwraca się do nas wszystkich, do obywateli, tyłem. Obywatel ze swoimi problemami no po prostu nie znajduje nigdzie drogi, nie znajduje zainteresowania u posła. No wydawać by się mogło, że demokracja, poseł, nie, ponieważ przemyślnie zmajstrowany system ordynacji wyborczej uniezależnia posła od wyborców. Wiąże go z partią, powie o tym pan profesor Przystawa. I obywatel gdzie ma pójść? Do kogo ma pójść? Poszedł do posła, ale dopiero poseł jest zamknięta, bo poseł przyjeżdża raz na miesiąc, a w ogóle to najczęściej go nie chce słuchać. Oceniam, że dzisiaj ta arogancja władzy jest być może większa niż za komuny, ponieważ za komuny ci, którzy rządzili, mieli takie poczucie, że oni jednak nie są tacy prawomocni, że oni nie zostali tak namaszczeni po ustawieniu, że ciągle gdzieś tam jest ta wolna Europa, że to jest nielegalne. A dzisiaj nasi władcy, nasi okupanci mają, proszę Państwa, przekonanie, że oni są to demokratycznie, mogą wszystko zrobić, mają większość. To państwo, trzecia Rzeczpospolita musi odejść razem z pseudoelitami, razem z pseudosejmem, z pseudopolitykami. Precz! Chcemy zaproponować sposób, jak to zrobić. Chcemy zaproponować, żebyśmy zrobili obywatelski referendum. Nie, żebyśmy zebrali podpisy, szli do tych pseudoposłów, do tego pseudosejmu, żeby oni milion podpisów rzucili do kosza. Nie. Zróbmy sami referendum. Zróbmy sobie na pytanie, kto to jest polityk? Kogo uważamy za polityka? Bo niektórzy uważają, że jak usiądzie z ministrem do stołu i wypije z nim kawę, to już jest politykiem. Kto to jest polityk? Najprostsza i najbardziej właściwa odpowiedź na to pytanie jest taka. Polityk to ten, który dzieli publiczne pieniądze. To jest człowiek, który uzyskał prawo, przywilej, obowiązek dzielenia publicznych pieniędzy. To są politycy. To są ci właściwi politycy. Z tej definicji, proszę Państwa, od razu wynika najważniejsza rola Sejmu w strukturze władzy państwowej. To w Sejmie dzielone są publiczne pieniądze. To tam uchwala się budżet państwa, to tam muszą być uwzględnione wszystkie słuszne oczekiwania różnych grup społecznych i zawodów. Rząd i jego struktury, administracja państwowa mają jedynie sprawnie wykonywać wolę Sejmu. Tak to jest w Konstytucji zapisane. Proszę Państwa, komu normalni ludzie powierzają swoje pieniądze? Jakim kryterium muszą odpowiadać ci, którym przyznamy prawo dysponowania naszymi pieniądzami? Oczywiste jest, że muszą to być ludzie, do których mamy zaufanie. Żaden normalny człowiek nie powierzy swoich pieniędzy komuś, kogo nie zna albo komu nie ufa. Z tego wynika, że aby komuś zaufać, trzeba go najpierw znać. Jak wygląda Sejm Rzeczypospolitej, jeśli popatrzymy na nim przez lupę takiego kryterium? Jacy ludzie w nim zasiadają? Raczej trud przejrzenia poparcia, jakiego udzielili wyborcy posłom obecnej kadencji sejmowej. Na 460 zasiadających w tej Izbie posłów, 297, a więc 65%, nie uzyskało poparcia nawet 2% wyborców w ich okręgach wyborczych, a więc nawet poparcia jednego na 50 wyborców. A 85 z nich, a więc prawie 20% całej Izby, nie przekroczyło poparcia 1%, a więc jednego na 100 wyborców. Ale czy faktycznie, czy od roku 1991 mamy w Polsce do czynienia z prawdziwie demokratycznymi wyborami? Przede wszystkim nie mamy podstawowego prawa obywatelskiego, jakim jest nieskrępowane prawo kandydowania w wyborach powszechnych, czyli tak zwanego jednego prawa wyborczego.
Od czasów Lenina znane jest powiedzenie: nieważne jak kto głosuje, ważne jest kto liczy głosy. Kto liczy głosy w Polsce, a kto liczy głosy na przykład w Anglii czy Kanadzie? Tutaj odliczenia głosów są niezliczone komisje wyborcze, obwodowe, okręgowe i centralna, które wielokrotnie liczą, przeliczają, przysyłają tam i na powrót, poza wszelką kontrolą społeczną, za zamkniętymi drzwiami, przez które zwykły wyborcy nie mają wstępu. Wybory urządza administracja i tylko ona te wybory organizuje i kontroluje. Tam, w Anglii, w Kanadzie, w Ameryce nie ma żadnych komisji wyborczych, ani obwodowych, ani okręgowych, ani centralnych. Nie ma czegoś takiego jak PKW, okręgowa. Nie ma. Tam wyborcy sami organizują wybory, sami liczą głosy i sami cały przebieg wyborów kontrolują. System, który nam zafundowano, jak pisał filozof polityki Karl Popper, odziera posła z osobistej odpowiedzialności i czyni z nim maszynkę do głosowania, a nie myślącego i czującego człowieka. Kierowanie naszych protestów i żalob do maszynek do głosowania urąga zdrowemu rozsądkowi i prowadzi do nikąd. Jose Ortega y Gasset, inny światowej sprawy filozof polityki, pisał: zdrowie każdej demokracji zależy od jednego drobnego szczegółu technicznego, od procedury wyborczej. Gdy procedura ta jest właściwa, wtedy wszystko działa jak należy. Gdy procedura ta jest niewłaściwa, wtedy wszystko się wali, nawet gdyby inne instytucje działały bezrównie. W Polsce wszystko się wali. Czas pójść po rozum do głowy. Trzeba się uporać. To Polska poszła pod nazwą demokracja, a nie demokrację. Mamy praktycznie rzecz biorąc zlikwidowaną SB, a obowiązki i uprawnienia SB przekazano prokuraturze polskiej. Prokuratura polska dzisiaj spełnia niestety zlecenia, które wykonywała kiedyś Służba Bezpieczeństwa. Oskarża kiedy chce, kogo chce i jak chce. Po naszej trzeciej już pikiecie, tym razem w Katowicach, przed Kongresem Małego i Średniego Przedsiębiorcy, gdzie Tusk wyrażał się, że przedsiębiorca nie może być postrzegany w urzędach jak przestępca, a uciekał przed nami i pokazały to telewizje na dwa dni przed wyborami, dopiorunem dostaliśmy zaproszenie do rozmów, byle w telewizji poszła właściwa informacja. Do rozmów doszło, ale po konsultacji, gdy nasi przedstawiciele nanieśli uwagi do mechanizmu umorzeniowego, w którym wszyscy poszkodowani byliby nim objęci, rozmowy zostały przerwane, mimo publicznie złożonej obietnicy przez premiera, że problem zostanie rozwiązany do końca ubiegłego roku. Gdy na początku marca ogłosiliśmy, że 16 odbędzie się manifestacja pod KPRM-em z powodu niedotrzymania słowa przez premiera, to w ciągu dwóch dni wpłynął do laski marszałkowskiej projekt ustawy rozwiązującej problem chałupników z datą wejścia w życie już 1 maja tego roku. Co oczywiście zostało podane od razu w mediach, ku zaskoczeniu nawet samych posłów lobbujących w naszej sprawie. Niestety, po analizie projekt okazał się prawnym bublem, który niczego nam nie rozwiązuje. A przedsiębiorczy obywatele, którzy sami sobie stworzyli miejsce pracy, by nie być ciężarem dla państwa i wspomagali to państwo podatkami, dziś są pozbawieni możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, schodzą do szarej strefy, emigrują i już nie wracają, a znane przypadki, gdy psychicznie wykończeni chorują lub popełnili samobójstwa. Odnoszę wrażenie, że żyją w dobrze zorganizowanym matriksie, w którym zachowywane są tylko pozory demokracji, gdzie obywatele co 4 lata wybierają posłów, ale już bez możliwości rozliczania ich za przedwyborcze obietnice. Za to wciąż z tego samego grona. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Chcemy żyć w normalnym kraju, mieć normalny, odpowiedzialny rząd, normalną służbę zdrowia dla pacjenta, a nie dla procedur biurokratycznych. Zacznijmy porządkować nasz dom. Tak jak fundamentalnym pomysłem na zmianę sytuacji w Polsce są jednomandatowe okręgi wyborcze, tak fundamentalnym pomysłem na zmianę sytuacji sądownictwa musi być wprowadzenie w Polsce ław przysięgłych. Zrozummy, żaden sędzia zawodowy w Polsce nie uzdrowi systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
w sprawie sądów powszechnych. Żaden sędzia nie odpowiada za błędy w ustaleniu stanu faktycznego. Sędziego nie można pociągnąć do odpowiedzialności za błędy w ustaleniu nieprawdy. Sędziego nie można pociągnąć do odpowiedzialności za błędy procesowe. Tak ustalone, tak już sobie ustalili prawo. Tego systemu nie da się uzdrowić przy pomocy prawników, ani przy pomocy sędziów zawodowych. To można zrobić tylko przy pomocy wprowadzenia ław przysięgłych do sądownictwa, gdzie społeczeństwo będzie decydowało o tym, czy ktoś jest winien lub niewinien. Dlatego, żeby zmienić to, co jest przyczyną zła, czyli wyleczyć chorobę, są potrzebne właściwie dwie rzeczy. Albo wprowadzenie unijnej rekrutacji elit politycznych, chociaż elita do obecnego układu nie bardzo pasuje to słowo, albo w Polsce potrzebny jest strajk generalny. W każdym razie potrzebny jest wstrząs, który zmieni obecny układ polityczny. To, czego młodzi ludzie się domagają, to jest wymiana elit politycznych. Oczywiście. I to jest pierwsza podstawowa rzecz. Wynikiem tego i tak naprawdę zapalnikiem tego wszystkiego była kwestia odbierania nam wolności. Że te elity, które w tej chwili rządzą, te elity, które prowadzą mafię partyjną, tak bym to określił, one, proszę Państwa, nie robią nic do tego prawa. Że prawda jest zazwyczaj źle zorganizowana, mówiąc słowa Władimira Bukowskiego, zaś kłamstwo jest zdyscyplinowane, w odróżnieniu od prawdy bardzo dobrze zorganizowane. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ 6 razy tylko z rzędu sam organizowałem takie operacje na ograniczonym terenie jednej gminy, które doprowadziły do wprowadzenia do rady tej gminy miasta 100-tysięcznego ludzi na bazie 8-15%, więc proponuję od kilkunastu już lat zorganizować wejście takiej grupy bojowej do parlamentu i rozwalić ten system albo układ od wewnątrz przy pomocy kilkudziesięciu ludzi. I zazwyczaj to kłócimy się tutaj z Januszem czy z panem profesorem Przystawą o to, że to jest nie do zrealizowania, bo nie ma kasy, nie ma dostępu do mediów. Otóż ja uważam, że ta metoda, którą proponuję na tej kartce papieru, ona może doprowadzić do wprowadzenia takiej grupy do Sejmu bez dużych pieniędzy i bez dostępu do dużych ogólnopolskich mediów. Krótko mówiąc, chodzi o odpowiednią selekcję osób, które mogłyby powalczyć o miejsca w parlamencie. Boję się, że to, co tutaj jest zaproponowane, ja nie jestem przeciwnikiem tej całej operacji, ale boję się, że władze, obojętnie jakie by one nie były, po przeprowadzeniu tego referendum, sam wynik trochę wątpię, czy to będzie parę milionów, ale załóżmy, że to będzie parę milionów, to zostanie, mówiąc kolokwialnie, olane. I cały ten wysiłek pójdzie na marne i doprowadzić może do rozczarowania tych, którzy brali w tym udział. Dlatego proszę się zastanowić nad równoległymi działaniami, które się nie wykluczają. Ja też bardzo chętnie będę zbierał podpisy w tym referendum i zrobię, co będę mógł w tej sprawie, ale namawiam Państwa także do pójścia drogą równoległą i zastanowienia się nad tym, jak wejść do Sejmu, akceptując tą ordynację, która obecnie obowiązuje, która chyba nikt na sali tutaj nie akceptuje, ale moim zdaniem nie ma innego wyjścia. Oni tej koordynacji sami nie zmienią i żadne referendum tego nie zmieni. Dziękuję bardzo za ten optymistyczny akcent. Nasz marsz Dąbrowski z ziemi morskiej do Polski.